Jadębicka. Witam i zapraszam na wtorkowe wydanie informacji Telewizji Gorzów. Rozpoczyna się ważny proces konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy miasta z Gorzów Wielkopolski na Gorzów. Prezydent miasta Jacek Wójcicki ogłosił na konferencji prasowej serię spotkań, które mają na celu zebranie opinii w sprawie zmiany nazwy miasta, a także włączenia do dialogu mieszkańców. Rozpoczynamy konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazwy miasta. Proces szalenie ważny, proces, który rozgrzewa dyskusję publiczną w mieście od chyba kilkudziesięciu już lat. W związku z tym, że ta dyskusja zawsze miała charakter jednak mniej formalny, ona nigdy nie miała finału. W związku z tym tym razem chcemy, żeby konsultacje zostały przeprowadzone w sposób jak najbardziej formalny, prawidłowy, żeby w konsultacje byli zaangażowani mieszkańcy, żeby jak największa ilość mieszkańców w tym procesie uczestniczyła. Bardzo się cieszę, że tak naprawdę ten proces jest z inicjatywy mieszkańców, ta dyskusja. Bardzo jest to dla nas ważne, żeby temat rozpoznać bardzo szeroko, w takim znaczeniu historycznym, językowym, socjologicznym, geograficznym, dlatego że zmiana nazwy, ewentualna zmiana nazwy miasta jest decyzją arcyważną, odpowiedzialną i rzutującą na przyszłość. Zespół ma za zadanie przybliżyć konteksty historyczne, geograficzne, językowe i te społeczne, które będą pomocne w rozpoczynającej się debacie, w dyskusji nad utrzymaniem lub zmianą nazwy naszego miasta. Nazwa miasta to nie tylko jakiś zlepek liter, ale to jest pewien symbol, wokół którego powstaje wspólnota lokalna, z którą jest związana pewna historia, pewna pamięć, pewne emocje, duma z osiągnięć mieszkańców miasta, samego miasta. Zwracam uwagę, no miasto funkcjonuje w jakimś kontekście społeczno-kulturowym, funkcjonuje na tak zwanych ziemiach odzyskanych. Mi bardziej pasuje słowo Zbigniewa Rokity w jego poetyce Odrzania. Jest to specyficzny obszar, który kilkadziesiąt lat temu doświadczył pewnego eksperymentu socjologicznego, gdzie w krótkim czasie większość mieszkańców stąd wyjechała i przyjechali nowi mieszkańcy i większość z nas to są ludzie napływowi lub potomkowie tych ludzi, którzy tutaj przybyli. I teraz w tym kontekście to pytanie o tożsamość miasta, też wyrażającą się właśnie w tej nazwie, wydaje mi się zasadne i te konsultacje mogą być tą okazją do podyskutowania w tym temacie. To, co najbliżej, to, co najszybciej nas czeka, to seria trzech spotkań informacyjnych, o których też opowiadał przed chwilą nasz gość. Pierwszy z nich odbędzie się już 11 czerwca o godzinie 17 w siedzibie Akademii imienia Jakuba Sparadyża. Takich spotkań informacyjnych dla mieszkańców z udziałem zespołu eksperckiego przygotowaliśmy trzy. Każde z nich będzie się odbywało w innym rejonie miasta. Pierwsze, tak jak wspomniałam, Staszica, natomiast kolejne odbędą się 20 i 25 czerwca i tutaj jedno odbędzie się w centrum, w sali sesyjnej, drugie na Górczynie. Szczegóły tych spotkań wszystko na naszej stronie internetowej. Dokonaliśmy pewnej prognozy kosztów. Oczywiście to jest tylko prognoza, to nie są faktycznie koszty, które będą musiały zostać poniesione. I ta prognoza obejmowała cztery takie obszary, czyli koszty, które dotyczą mieszkańców, koszty, które dotyczą przedsiębiorców, koszty dotyczące samego Urzędu Miasta, miasta jako takiego i koszty instytucji publicznych. I Państwo, jak sięgniecie do materiałów, o których mówiła Pani Dyrektor, zgromadzonych na stronie, to tam taka prognoza tych kosztów jest. Oczywiście jeszcze raz podkreślamy słowa, że to jest prognoza. Nie mamy ścisłej analizy, zresztą ona nie może być, dlatego że pojawią się pewne koszty obligatoryjne i pewne koszty fakultatywne, czyli takie, które można ponieść, a nie wynikają z ustawowego obowiązku. W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie pod nazwą Okrągły Stół o prawach dziecka i prawach ucznia. Do Gorzowa z całego województwa przybyli uczniowie ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych wraz ze swoimi nauczycielami.
Uczestnicy spotkania podkreślili, że w polskich szkołach jest jeszcze wiele do zrobienia. Konieczne są zmiany w systemie edukacji, które pozwolą na lepsze respektowanie praw dziecka i ucznia, a także na zmniejszenie presji i stresu związanych z nauką. Ja mam nadzieję, że wreszcie wychodzimy z jakiegoś takiego słoika, czyli urzędnicy pytają tych, których temat dotyczy. Jeśli rozmawiamy z uczniami i pedagogami na najważniejszy temat dla nich, bo to jest organizacja oświaty w województwie lubuskim, w ogóle w Polsce, to te wnioski będą najważniejszymi, które mogą płynąć od tych, których te rozwiązania mają dotyczyć. W ministerstwie bierzemy bardzo pod uwagę to, co do nas dociera. Ten głos nauczycieli, głos uczniów i głos specjalistów. Dla nas niezwykle ważne są te konsultacje, te rozmowy, żebyśmy mogli zobaczyć to, jak dzieje się ta praca oddolnie. Pierwsze zmiany są rzeczywiście, natomiast no, jesteśmy przed takim etapem dość dużych zmian i o tym mówiła pani minister Lubnauer ostatnio w mediach, że my planujemy od 2026 rzeczywiście przeorganizować tą polską szkołę tak, żeby ona była zdecydowanie bardziej przyjazna dla ucznia, ale także, żeby była zdecydowanie bardziej przyjazna dla nauczyciela, bo my wiemy, że bez dobrze wynagradzanych, ale też dobrze czujących się w szkole nauczycielek i nauczycieli nie będzie dobrej szkoły. To jest gigantycznie ważny obszar, nad którym musimy pracować. Już było spotkanie zespołów, na którym jestem przewodniczącym, to jest zespół parlamentarny do spraw nowoczesnego kształcenia, gdzie między innymi rozmawialiśmy ze Stowarzyszeniem Umarłych Statutów na temat praw ucznia, praw dziecka oraz praw osoby dorosłej. Jednym z naszych postulatów i w pełni się zgadzam jest powołanie Rzecznika Praw Ucznia, który troszeczkę zdjąłby odpowiedzialności z Rzecznika Praw Dziecka oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, ale tutaj skupiałby się przede wszystkim na uczniach i na problemach uczniów i uczennic. Na pewno zmniejszenie godzin lekcyjnych, bo jest ich według mnie za dużo i no 8 godzin, kiedy idziemy na 7 do szkoły i wracamy o 15, no to jeszcze później mamy zajęcia dodatkowe i nie ma czasu dla siebie, to uważam, że to powinno być zmniejszone. Też moim zdaniem godziny lekcyjne też tak samo i myślę, że przeładowanie materiałem, że ja przechodząc do klasy 7 za dużo było tego materiału, nie umiałam sobie z tym zbytnio poradzić i pogodzić się z czasem prywatnym i z czasem ze szkołą i nie miałam czasu w ogóle dla siebie. No i myślę, że odchudzenie podstawy programowej. Tak, to zdecydowanie, bo no po prostu nie poradziłam sobie na początku. Było to dla mnie zbyt ciężkie. Na pewno warto zgłosić się do swojego wychowawcy, a potem do dyrektora szkoły. To jest takie pierwsze ogniwo, które może nam pomóc. Jeśli nie uda się problemu rozwiązać na terenie szkoły, to wówczas zostaje nam kuratorium oświaty jako organ sprawujący nadzór pedagogiczny i zawsze można też napisać do Rzeczniczki Praw Dziecka albo na anonimowy czacie, albo mailowo, albo korespondencyjnie. Można zadzwonić także na telefon zaufania, bezpłatny, całodobowy i anonimowy i tam zgłosić problemy, które są w szkole, z którymi się uczniowie spotykają. Rzeczniczka Praw Dziecka w każdej sprawie pomaga, na tyle, na ile oczywiście ma do tego kompetencje, natomiast żadne dziecko, żaden uczeń nie zostanie bez pomocy rzeczniczki. Prawa dziecka i prawa ucznia w kontekście niedawnego święta, czyli Dnia Dziecka, są czymś bardzo istotnym, ale też istotnym w przestrzeni edukacyjnej na co dzień. To, że pojawiła się tutaj młodzież szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych jest wynikiem przede wszystkim moich rozmów z wojewodą, jeśli chodzi o problemy występujące w szkołach dotyczące praw ucznia i praw dziecka, ale także jest to odpowiedź na to, co zapowiada już Ministerstwo Edukacji Narodowej, a mianowicie powołanie Rzecznika Praw Ucznia i obowiązków, praw i obowiązków ucznia przy Ministrze Edukacji. Ja także, jako lubuski kurator oświaty, powołałem 26 marca zespół do spraw mediacji szkolnych i rówieśniczych i w skład tego zespołu wchodzi także Rzecznik Praw Ucznia.
Mateusz i jego koledzy wyruszyli w trasę, by pomóc chorej dziewczynce. Podjęli się niezwykłego wyzwania. Ich celem jest przejechanie 1500 km na rowerach, aby zebrać pieniądze na leczenie małej Oliwii. Każdego dnia pokonują dystans 300 km. Ich determinacja i chęć niesienia pomocy pokazują, że nawet najtrudniejsze wyzwanie można pokonać, gdy kieruje nami szlachetny cel. My wraz z trzema kolegami organizujemy wydarzenie charytatywne pod nazwą Zakręceni dla Oliwii. Zbieramy pieniądze na leczenie dziewczynki, która jest skrajnym wcześniakiem. Naszym planem jest przejechanie w ciągu tygodnia, w ciągu 6 dni chcemy przejechać 1400 km. Po przeanalizowaniu trasy będzie wychodziło prawdopodobnie 1500 km, więc około 300 km dziennie. I zachęcamy wszystkich do wsparcia zbiórki, jak i zajrzenia do naszego fanpage'a strony Zakręceni dla Oliwii, gdzie będziemy wszystko relacjonowali, jak wygląda całe wydarzenie. Będzie też na żywo trasa, gdzie jesteśmy. Planujemy pojechać do Wrocławia, Krakowa, Ław przez Warszawę do Wocławka, do Poznania i z powrotem wrócimy w niedzielę do Gorzowa. Będzie to dosyć mocne wydarzenie dla nas, ale mam nadzieję, że damy radę. Jesteśmy w czwórkę, więc będziemy się nawzajem wspierać. Na stronie właśnie naszej Zakręceni dla Oliwii są nasze treningi udostępniane, co trenujemy. Są to dystanse dosyć długie, bo to od 200 do 300 km. Jak ktoś będzie gdzieś na trasie chciał do nas dołączyć, to jak najbardziej zachęcamy do tego, żeby z nami kawałek się przejechać. Aczkolwiek z samego Gorzowa będziemy startowali bardzo wcześnie, bo to będzie 5 rano. W sumie wszystkie dni będziemy zaczynali wcześniej, bo chcemy kończyć też około godziny 20 każdy dzień. No ale jednak to jest dystans 300 km. Kilka dni temu komisja orzekająca ligi nałożyła kary na zawodników w związku z meczem 5. rundy PGE Ekstraligi pomiędzy Stalą Gorzów a drużyną z Grudziądza, w którym ogłoszono obustronny walkover. Wszyscy seniorzy otrzymali kary pieniężne w wysokości po 50 tysięcy złotych, a juniorzy po 10 tysięcy złotych. Decyzja wywołała sporo kontrowersji. W mojej ocenie winę za całe to przedstawienie kilkugodzinne, a później kolejne epizody, które miały miejsce w mediach, ponosi od początku do końca sędzia, który podejmował takie, a nie inne decyzje. Oczywiście mamy świadomość tego, że sędzia był w kontakcie telefonicznym z osobami z Ekstraligi Żużlowej, więc niejako ten ciężar mógłby się rozkładać, ale od strony formalnej to sędzia podejmował decyzję i sędzia za to ponosi odpowiedzialność. Po raz pierwszy się spotykam z czymś takim, że o wysokości kary nie decyduje wina, którą ktoś popełnił, tylko wiek, w którym się człowiek znajduje i obywatelstwo. Bo jeżeli się przykłada jedną miarę dla zawodników po 50 tysięcy, a dla juniorów po 10 tysięcy złotych, no to jak oceniono winę tych zawodników, skoro wszyscy otrzymali jednakowe kary? Nie, po prostu nikt nie badał winy, postanowiono ukarać zawodników, nałożyć do nich kary finansowe i tak to jest zrobiono. Wśród ukaranych jest zawodnik z Grudziądza, 16-letni chłopiec, który po raz pierwszy przyjechał na mecz Ekstraligi Żużlowej, miał poczuć atmosferę tego wielkiego wydarzenia, no i wyjechał z karą 10 tysięcy złotych. Ukarano również Jakuba Miszkowiaka, który publicznie mówił, chcę jechać w tym meczu. Więc rodzi się pytanie, na podstawie czego go ukarano, za co go ukarano, skoro on chciał w tych zawodach wystąpić. Sytuacja jest dosyć trudna do oceny. Mogę opierać się tylko do informacjach medialnych, bo nie znam protokołu zawodów, sprawozdania sędziego, ale z tego, co mogę powiedzieć na ten moment, to w mojej ocenie kara dla zawodników Stali Gorzów przynajmniej jest niezgodna z regulaminem. Nie powinna być w ogóle wydana, względnie nie ma podstaw do tego, aby wydawać ją w tej samej wysokości dla wszystkich. Dlaczego tak twierdzę? Otóż po pierwsze sędzia nie miał żadnej informacji, żadnej podstawy do tego, aby stwierdzić, że którykolwiek z zawodników Stali Gorzów odmówił jazdy, a tylko za to można nałożyć karę i za to też de facto tą karę nałożono. Rzeczywiście jest tak, że kierownik drużyny reprezentuje drużynę i zawodników wobec sędziego. Tymczasem oświadczenie dotyczące odmowy jazdy, czy tylko informujące o tym, że tor jest niebezpieczny, zostało złożone w imieniu drużyny. Kierownik drużyny złożył oświadczenie w imieniu drużyny. Z jakiego powodu
Stal Gorzów zechciała takie oświadczenie złożyć, tego już w tym oświadczeniu nie było napisane. Zatem nie wiemy, czy powodem odmowy jazdy, czy informującym o tym, że tor jest niebezpieczny, było oświadczenie zawodników, czy trenera, czy prezesa, czy kogokolwiek innego. Tylko kierownik oświadczył, że w imieniu drużyny oświadcza, że tor jest niebezpieczny do rywalizacji sportowej w czteroosobowym składzie. Sytuacja dla sędziego była trudna, dlatego że z jednej strony były zapewne jakieś naciski, jeżeli chodzi o transmisje telewizyjne, z drugiej Ekstraliga już wcześniej dała do zrozumienia, że takie decydowanie samodzielne przez sztaby szkoleniowe czy przez zawodników do niczego nie prowadzą, to sędzia decyduje, kiedy i jak rozpocząć te zawody. Jednak sytuacja w Gorzowie nie była tak jednoznaczna do oceny, jakby chcieli to widzieć władze centrali. W mojej ocenie sędzia troszeczkę sam się w tą sytuację wpakował i z tego powodu to całe zamieszanie powstało. Ekstraliga ma prawo nałożyć te kary, ale przesłanki do określenia kar są określone wprost w regulaminie. Ja nie jestem pewien, z których dokumentów miałoby wynikać przewinienie trenera jednej czy drugiej drużyny, z których elementów załączonych do sprawozdania sędziego miały być nałożone kary dla innych uczestników, tak jak pani powiedziała, dla innych członków sztabu drużyny. Tego nie wiem. Według mnie, ale bez dokumentów nie jestem w stanie tego określić, podstaw na ten moment nie ma, tak samo jak dla zawodników. Zwłaszcza, że tak naprawdę oświadczenia, które złożyli kierownicy, jeżeli mówimy o tych oświadczeniach pisemnych, to złożono w imieniu drużyny. I pytanie, czy złożono również w imieniu trenera, w imieniu innych członków. Daleko idąca kwestia. Kolejna kwestia dotyczy protokołu zawodów. Słyszymy, że jest to najważniejszy dokument, na podstawie którego podjęto decyzję o obustronnym walkowerze. Jest to troszkę dla mnie dziwne, bo to nie protokół zawodów stwierdza o walkowerze, tylko decyzja sędziego. To sędzia decyduje, czy jest jednostronny walkower, czy obustronny. To sędzia podejmuje decyzje wszystkie, jeżeli chodzi o przebieg spotkania żużlowego. W protokole zawiera się informacje dotyczące przebiegu tego meczu żużlowego i kierownicy napisali pewnie zgodnie z tym, co zrobił sędzia. Sędzia orzekł obustronny walkower na podstawie pisemnych oświadczeń. Ale czy sędzia postąpił słusznie? To jest zupełnie inna sprawa. Protokół stwierdza określony stan rzeczy, natomiast nie stwierdza prawidłowości, bo w innym przypadku to żaden protokół nie byłby podpisany, bo każda drużyna mogłaby odmówić jego podpisania. Zresztą rolą kierownika drużyny, jego obowiązkiem zgodnie z regulaminem jest podpisanie protokołu zawodów. Także nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby kierownik drużyny odmówił podpisania protokołu. Dziękuję za uwagę. Na następne informacje Telewizji Gorzów zapraszam już jutro o 17:30.